12 tysięcy lat przed naszą erą w Polsce, na terenie dzisiejszego miasta Lublin, zaczęły się formować pierwsze ludzkie osady. Byli to prymitywni ludzie mieszkający w grotach i przy drzewnych szałasach. Po owocnym polowaniu Ziemomir zasiada do popołudniowej strawy. Doskonale zdaje sobie sprawę, że będzie musiał udać się jeszcze na jedno polowanie, aby zapewnić sobie zapasy na wypadek kataklizmu pogodowego. Jego ofiarami padają kuropatwy jajoniosłe. Te nieloty to doskonały prowiant na uzupełnienie braków żywieniowych. Po ciężkim dniu pełnym wrażeń i walki o przetrwanie, Ziemek udaje się na zasłużoną siestę. Jutro czeka go kolejny dzień w dzikim i nieokrzesanym świecie pełnym niebezpieczeństw. Życie Ziemomira wypełnia głównie pogoń za jedzeniem. Tym razem zaczaił się na guźce wschodnioeuropejskie. Niespodziewanie w grocie pojawiają się najwięksi wrogowie ówczesnych Słowian, krzyżorusini. Wojownicy wyciągają Ziemomira z jego własnego lokum. Na jego kamiennym łożu zasiada ich wódz Kryspin I. Wygnany Ziemomir udaje się w podróż, aby zdobyć nowe schronienie. Nie będzie mu łatwo, ponieważ znalezienie nowej pieczary to bardzo czasochłonne zajęcie. Giermkowie Kryspina znoszą do nowej jaskini splądrowane wcześniej dobytki innych Słowian. Udają się na pierwsze polowanie. Ich ofiarą pada mamut karłowaty. W tamtych czasach na Lubelszczyźnie było to zaraz po tarpanach srebrzystych największe źródło pożywienia. Krzyżorusini znowu triumfują. Poćwiartowane mięso zanoszą do groty, aby je zakonserwować. Gdy pożywienia jest bez liku, można już zaprosić swoje niewiasty i prowadzić partnerski tryb życia. Tymczasem Ziemomir obmyśla chytry plan, aby zjednoczyć swoich braci, którzy ucierpieli w spotkaniu z nieprzyjacielem. Po krótkich pertraktacjach udaje się dojść do porozumienia z pierwszym z nich. Pozyskanie drugiego sojusznika to już tylko formalność. Zwarci i gotowi do walki na śmierć i życie kierują się do dawnej siedziby Ziemka. Samice czerwonoskórych pierwsze zauważają nadchodzące niebezpieczeństwo i nawołują swoich samców. Trwa ostra wymiana zdań. Najprawdopodobniej chodzi o ustalenie zasad pojedynku. Po negocjacjach nastaje noc. Rankiem, skoro świt, dojdzie do ostatecznych rozwiązań, które zadecydują, kto będzie dzierżył ziemię. Zasady gry są proste. Będą walczyć jeden na jednego. Pojedynki, czas zacząć. Trzy pojedynki na śmierć i życie, w tym ostatni, najważniejszy, w którym zmierzą się liderzy plemion. Ziemomir zadaje ostateczny cios. Przy okazji ucina głowę żonie Kryspina, która w rozpaczy podbiega do maty. Niech żyje nowy król, marszałek Ziemomir, pierwszy władca Słowian.